No dobra. Spróbujmy. No witam, witam. Czas na kolejną snapową talię. Dziś pozaśmiecamy nieco pole bitwy. Bo skoro już zakupiłem Annihilusa, warto się przekonać co i jak. Zapraszam na meczyki. Jedziemy. No dobra, czas zbudować ten junkowy deczek. Nie mam praktycznie żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o gry tym archetypem. Nigdy nie był przeze mnie jakoś specjalnie poważany, no ale skoro już się wykosztowałem, kupiłem tego Annihilusa, no to zobaczmy, jak to będzie hulać i czy to w ogóle przyjemne. Awatar odpowiedni, żeby nie było. Odpowiednio śmieciowy rewers, bo też nie mam żadnego innego fajnego. No to lecimy. Poskładam sobie tutaj deck, który podesłał mi kolega. Zobaczymy, jak to fajnie będzie hulać. Musimy mieć dużo kart śmieciowych, które będziemy chcieli albo przerzucić przeciwnikowi na drugą stronę, albo usunąć. Więc może zacznijmy w sumie jednak od gwiazdy naszej talii. O Jezu, coś tutaj. Ok, piąteczka, czyli w przedostatniej turze on reveal wszystkie nasze karty z przynajmniej zerem siły lub słabsze przeskakują na drugą stronę, a jak nie mogą przeskoczyć, są niszczone. Więc teoretycznie możemy przeciwnikowi nawrzucać szrotu, zapchać mu lokację, no a po swojej stronie wszystkie te minusy czyścimy. No, oczywiście wiadomo, przeciwnik może to blokować jakimś armorem na przykład, może sobie niszczyć śmieci, które mu tam rzucamy, więc to wcale nie jest takie oczywiste, że będzie to udane i cudowne zagranie finalizujące rozgrywkę w turze piątej, no ale potencjalnie możemy znacząco napsuć krwi. Zobaczymy, jak to hula. No i też granie Annihilusa no nie jest no-brainerowe. No tutaj trzeba będzie trochę pokombinować, żeby to miało sens, miało ręce i nogi. Zobaczymy. Może będę grał tym idiotycznie, a może się okazać, że jest to moje nowe przeznaczenie. Zobaczymy. No, więc wokół tej karty budujemy cały deck. The Hood, wiadomo, minus 3, więc idealnie pod Annihilusa. Dodajemy na łapę demona, koszt 1, siła 6, więc świetne value. Dorzucimy sobie też ten oto zjawiskowy wariant Nebuli, żeby się boostowała. Dorzucimy też rekinka, którego udało się ostatnio uczernić i ubielić, więc jest piękny wariant, trzeba z niego skorzystać. Skoro junk i tak dalej, to dorzucimy sobie też taką panią, żeby blokować lokację. Dorzucimy sobie oczywiście taką panią. By the way, 103, no to trzeba będzie kiedyś porozwijać, ale to może inny wariant, jak się trafi. Dorzucimy sobie takiego zjawiskowego pana w wersji od Peach Momoko. Oczywiście wjedzie też nasza Miss Marvel, Kamala Khan, żeby mieć fajne boosty. Co jeszcze tutaj mamy w tym deku? Tego jegomościa, którego praktycznie nigdy nie grałem, a idealnie będzie się komponował z Annihilusem, no bo co, gramy go na lewo albo w środku, a po prawej wskakuje nam, no najbardziej opłaca się oczywiście zagrać go na lewo dzięki Miss Marvel, no po prawej wskakuje nam Power Void z siłą minus 10, więc w sam raz, żeby przerzucić przeciwnikowi, jeśli nie będzie w stanie tego zablokować. Dobra, co my tu mamy dalej? Tego jegomościa, dawaj profesora, do blokowania lokacji. Na sytuacje inne mamy Walkirię,
która zmienia siłę wszystkich jednostek w danej lokacji na 3. Nie chcemy tego oczywiście robić w momencie, w którym zapychamy przeciwnikowi lokację, bo wtedy dajemy mu po prostu 12 punktów, co może się obrócić przeciwko nam, więc to jest bardziej jako kontra, a nie jako zagranie nominalne. No i na sam koniec, oczywiście, jak żeby inaczej, Aliyah, czyli on reveal, rozwalamy wszystkie zagrane przez przeciwnika karty do tej lokacji w tej turze. No więc tutaj oczywiście opłaca się mieć inicjatywę, bo wtedy karty zostają zniszczone, zanim się w ogóle mogą aktywować. Tyle. Tak wygląda ten deczek dżankowy. Spróbujmy może powalczyć w Conquestie. Zobaczymy, jak to hula. Nie grałem jeszcze w Conquest w ogóle w tym sezonie. Mam już 5 złotych biletów chyba i tak dalej, ale gramy sobie od początku od Proving Grounds i zobaczymy, co i jak. Póki co pas. Nie mamy czego grać. Jest Sentry. Annihilusa nie widać. Sunspot. No dobrze. Jest i on. Nadal nie mamy czego grać. Ale spokojnie. Oho. No miło. Dobrze. Ciągle słabo to wygląda. Zrobimy tak. Na wszelki wypadek. Zagramy sobie tutaj Sentry'ego. Proszę. W kolejnej... W kolejnej turze... Annihilus. A niech będzie, że tu. I zobaczymy. Albo Miss Marvel na środek. Ono... O, dobra, uciekł. Victory. Spoko. Podoba mi się to na razie. Nawet nam nie dał zrobić kombosa. Dobra, gramy z Pablitusem dalej. Kartę poproszę. Queen Jetik. Ok. Dawaj, rekinka. No i teraz jak to zrobić najsensowniej? Spróbujmy może w ten sposób. Dobra. Zaryzykujmy taki wariant. Dobrze, zapchamy mu lewą lokację. I nie będzie miał tam boosta od Kamali, bo Kamulec ma przecież też siły 1.
Nice. Teraz sobie... Ale fajna animacja. Nice. Teraz sobie zagramy Annihilusa. Oj, oj, oj. Jezu, nie przewidziałem tego. Ale nieważne. Nieważne, tak czy jak jest ok. 5-7 to... Nie, no to zrobimy tak. Dla świętego spokoju. No i myślę, że tak. Po prostu. No. Victory. Oj, nie przyuważyłem, co robi lokacja. To mogłem się nieźle załatwić. Ej, spoko się tym gra na razie. Nie powiem. No, pokaż. Trochę gorzej. Zrobimy w ten sposób. Dobra, teraz tak. No trudno, to już spisuję na straty. Gramy z tą tutaj. Prawą lokację. Prawą lokację spisujemy na straty. Wind, aid my hand. Git. I teraz tak. Ciach. Ciach. No i tutaj się Nebula będzie mogła spokojnie boostować. Szczerze? Opponent snapped. Mówisz? No dobra, spróbujmy na razie tak. Dobra. No i co teraz? Tu będzie remis. Zastanawiam się. Mógłbym to jakoś... No bo co on tu może rzucić jeszcze? Co tam było ciekawego? Jakiś Darkhawk czy coś? No to przegrywamy wtedy, nie? Dobra, nie. Uciekamy z tej tury. Nie mieliśmy swoich najmocniejszych zagrań. Nie ma co świrować. Okay. Dobrze, Queen Jetik.
Zrobimy tak. Damy rekinka. Tutaj damy. Tutaj damy storm. To jest dobre rozwiązanie. Jak nie dobiorę. Oj, oj, oj. Sprytnie. Dobra. Teraz tak. Myślę, że zrobimy w ten sposób. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić mądrego? No kompletnie nie mam jak wygrać. Nie mam jak wygrać środka. Nie. Nic z tego. Przegranko. No, tak się człowiek cieszył. No ale właśnie to. Nie dobieram swoich głównych zagrań. No i ta storm była bez sensu. Rzucenie tego chuda było też bez sensu. Ale uczę się tego deku. Nie. Zrobimy tak. No właśnie. Bo on będzie chciał tutaj zagrywać, a nie tutaj. Całkiem naturalne. No to śmiecimy. Oczywiście nie zagrywam mu tych głazów na środek, żeby się nie boostowały, bo dostawałby ode mnie darmowe punkty wtedy. Okej. Okay. No to proszę. Ładnie pyknąć. Ależ mnie urządził tutaj.
Nice. Kurde. Wystarczy, że nie zagra nic. Po prostu się wzmocni sunspotem. I po sprawie. Ha. Jak to zrobić? No zobaczymy, czy zrobi takie zagranie. Jak tak, to lecimy cztery kostki. Nie zrobił. Oj, schrzanił. Wystarczyło spasować i nie byłbym w stanie tego nadgonić. No ale... Warto było może zagrać do końca w tym przypadku. No dobrze. No, powiedzmy, ale lecimy z kolejną fazą. Dobra, no to co? Zobaczmy, jak to hula już w walce o najwyższy bilet. Zobaczymy, jak to na złotym konkwestie hula. Oho. Czyżby mirrorek? Zobaczymy. Może to też być jakiś bounce. Ja póki co nie mam czego grać. Jest to raczej mirrorek. W tej sytuacji... Zrobimy tak. Okej. No i on ma przewagę. Więc najsensowniej chyba będzie zrobić tak, czyli Annihilus na Annihilusa dokładnie. Elegancko. No i co? Dokładnie. Victory. O, to mi się podobało. Ciekawe, czy się tego spodziewał, czy nie do końca. No dobrze. Intrygujące. Nie wiem, czy bym nie grał tego od razu na lewo, ale...
Nowa lokacja. No chyba, że to będzie właśnie lokacja na stołą na przykład. Też jakaś opcja. Okej, okay, gra Daredevila. Co w sumie może jest niegłupie. Zagrajmy z tą tutaj. Oczywiście Sentry. Ciekawe, czy z jego strony też poleci. Ale ważne, żebyśmy mieli inicjatywę. Bo wtedy sobie rzucimy profesora X na środek, na przykład. To proszę, zróbmy tak. No i teraz pytanko. Annihilus czy... No tu może wygrać Jeffem. Spróbujmy. Zobaczymy, co tam ma. Okej. No dobrze. Głupi Jeff tu wygrywał. Ale trzeba było spróbować. Nie snapował, więc... Chyba nie snapował. Nie przyjrzałem się. Chyba nie. No nie, no nie. Zwykłe zwycięstwo za dwa. Dobrze. The Hood. Teraz trzeba to dobrze rozkminić. Trzeba zrobić tak. Nice. Nie mam oczywiście Annihilusa tutaj. A jak nie dobiorę,
A jak nie dobiorę? Zaryzykujmy. Zablokujemy prawą lokację w tym momencie. Jeff się może przesunąć na środek. To da mi dodatkowe 5 punktów. No i może tak. Jeśli nie masz Eliotha, to chyba wygramy to. Kurde. Masz. No dobrze. Już mamy większą jasność co do tego deczku. Pięknie. Co robimy, tak? Wind, aid my hand. Kamala. Bym miał pierwszeństwo. No mam. No to let's go. Mam inicjatywę. Co, Annihilus na Annihilusa? Wyczku. No i tyle, nie? Trzeba było snap. Victory. Zobaczmy, co to tam się szykuje. Ta Titania jest taka podejrzana. O, no to akurat fajnie. W ten sposób. Mhm.
Ała. Miałeś mi dać Anielusa, a nie. O, dziękuję. Zróbmy tak. No i zobaczymy, co to za clown fiesta się zaraz tutaj wydarzy. Trzy karty mi przesunie, trzy dostaną. O. No nie, wszystkie przesunie. No dobrze. Git. On ma w tym momencie inicjatywę. Opponent snapped. Co, rzucisz profesora X? Na prawo? Tak zrobi. No dobrze. Systems go. Czy ja jestem w stanie to jakoś wygrać? Tak naprawdę. Zobaczmy. No nie. Ej. Liczyłem, że może pójdzie tu jakiś właśnie Nihilus słaby, tfu, Eliath za 3 albo coś w ten deseń. Ale nie. Trzeba było spadać z tamtej tury. Z tamtego meczu. No i co, zapcha mi tę lokację? Zakloguje mi ją? Może się tak stać. Tego jeszcze nie było. Wiecie co? Ale plus jest taki, że jak mi zablokuje prawą lokację profesorem X, no to sobie Zena i Elusuje lewą. I wszystkie te minus trójki mu przeskoczą. Wszystkie dwie. Taki głupi pomysł. Na środku się wymienimy. Zobaczymy. Też przeczuwam, że wleci Sentry na lewą. A jednak nie. No dobrze. Spróbujmy zatem w ten sposób.
No. Victory. Nice. Coś za coś. Wybrał blokadę lewej strony, no ale zapłacił cenę na prawej. Ale co ja tu będę cwaniakował? Jestem o włos od porażki. No i ten Daredevil nieszczęsny, może to jest dobra opcja. Szczerze mówiąc. Może to i jest dobra opcja. Nie, zaraz. Whoever has the least power. Gramy tak, bo przesunął się przecież. Co by tu zrobić ciekawego? Zróbmy na razie tak. I zobaczymy, gdzie to się przesunie. Okej, nie tutaj jednak. Spróbujmy w ten sposób. Naprawili to już? O, naprawili to już. Aha, no to czekaj, zaraz. Naprawili. To są moje karty, więc... Pytanie, czy on też to widzi. Czy Daredevil dalej zepsuty jest? No ciekawe, ciekawe. Wind, aid my hand. Okej. No dobrze, to może w tej sytuacji spróbujmy tak. Przykro mi, mój drogi. Zapomniałeś o rekinku. Victory. Nice. Chyba mu się wydawało, że nic nie mogę już zagrać po lewej, a przecież tam był rekinek. W sumie wiele mi to nie dało na środku. Tyle, że poniszczyło minus trójki, no ale tak czy siak środek przegrany. No nic, ostateczne starcie. Dawaj. Zobaczmy, co to tam się wydarzy w mirrorowym pojedynku
junk decków. O! Victory. No wiecie co? Myślałem, że będziemy tak walczyć ładnie do ostatniej kostki. No dobrze. No ale nic, no. Mam nadzieję, że coś tam udało się wam pokazać i możecie spróbować. Link do deku oczywiście w opisie. Spróbujcie pozaśmiecać planszę przeciwnikom. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.